poza zwyczaj NATO odciskały swoje piętno na obu drużynach, bo one albo bardziej zmotywowane, albo ta forma troszeczkę spada, na pewno nie wychodzą one pod tą samą postacią, jaką mogliśmy widzieć. Forma obu drużyn nie jest taka sama, jaką mogliśmy obserwować w pierwszej części, a teraz próba podaniowa Jabariego Harrisa do Wojciecha Pacewicza o mało nie zakończyła się przed chwilę przez Kuberta Kubego. Jedyne czego zabrakło to opanowania piłki na zmachu. Druga próba 10 jardów do przejścia. Damian Kołupa, akcja biegowa, powstrzymany. Brali w tej akcji do Lamonty Kamiso oraz Michał Garbowski. I trzecią próbę do przejścia, tym razem 14 jardów. Harris przy piłce. Podanie w środek błyska i tylko zabrakło opanowania piłki przez Tomasza Zubryckiego. A to prowadzi do czwartej kwarty. Mocną bombę posłał Harris w kierunku Zubryckiego. I prawdopodobnie właśnie ta moc, jaka poszła w tym rzucie, spowodowała niezłapanie piłki. Teraz mamy czwartą próbę. Już pojawiła się formacja punt na boisku, także skuteczny drive ofensywny rozegrany przez Lubany z Białystok. Teraz mamy odkrąbnięcie i czy będzie była prąd? Nie będzie. Jelon złapał piłkę w swoje ręce, kończąc tym samym akcję powrotną, tak zwany punt return, i będziemy mieli formację ofensywną z Justynia po raz pierwszy na boisku w trzeciej kwarcie. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Od 35 jardu własnej połowy rozpoczynają Gdyńskie Jastrzębie. Od 40 wide receiver ma problemy z opanowaniem piłki. Nie rysuje się to spotkanie dla niego tak, jakby tego chciał. Widać, że ewidentnie ma się problemy z opanowaniem piłki. Teraz mamy drugą próbę, 10 jardów do przejścia. Sebastiana Krzysztofka szuka do końca, zwraca się z tego miejsca. Raz, bo jest pierwszą linię defensywy Orlandos. I 8 jardów zdobyte przez niepowstrzymanego Sebastiana Krzysztofka. Trzecia próba, 3 jardy do przejścia. Krzysztofek w ręce tego pierwszego powędrowała piłka. Nie udało mu się zdobyć zbyt dużej zdobyczy jardowej. Także będziemy mieli czwartą próbę. I dalej około 2-3 jardów do przejścia. Bliscy zatrzymania ofensywy.
są Lowlander z Białystok, no tak jak mówiłem i dalej. Obu drużyn staje się bardziej wyczulona na to, jak grali do przeciwnika. Stąd coraz częściej właśnie prowadza obrona na pierwsze skrzypce. Krzysztof Zbogania, a teraz zobaczmy Krzysztofę. Stąd się zbawia, a oni jak będą zatrzymali przez Tomasza Szukowskiego. Stąd Krzysztofa nie na to już jest polsko wyczuł przez jego pierwszej próby. Przesuwają się w górę boiska. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Cały proces. Zdjęli z siebie presję czwartej próby. Zawodnicy formacji ataku. 4 próby, 10 jardów do przejścia. Na 39 jardzie połowa przeciwnika znajduje się drużyna gospodarzy. A teraz Michał Brown rozgląda się na prawą stronę za podanie do środka do Rakowaca. Podanie zostało przerzucone. Widzieliśmy, że problemy miał Jakub Baza. Za daleko została troszeczkę piłka posłana przez rozgrywającego Mikę Brown i na pewno tym biegiem też Jakub Mazna dał do myślenia Wojtkowi Pazerniowi, który marcza jakby ten problem z uczami nie wyza. Nie ma tylko sprawa na Kubawicki. Na pewno Kubawicki z problemami wtedy zatrzymała. W formie znajduje Jakub Baza, zdobywca jedną z tych przyłożeń dla Superstreama. A teraz Michał oddaje do Angelopis. Angelopis tańczy między defensorami. To przynosi zdobycz 6-jardową. To przepraszam, 4-jardową. Także jeszcze 6 jardów do przejścia, mając skok z dyna, znów trzecia próba. Znów zbliżamy się na tej czwartej drogi dla formacji ataku. Brown ma dużo miejsca i czasu. Od dłoni Marcina Blumy i wydawało się, że Angelopis jeszcze zdążył wyłowić tę piłkę, nim ona dotknęła ziemi. Sędziowie tak pokazują, że to jest podanie niekompletne. Także mamy czwartą próbę. Po raz kolejny po utraty piłki przez formację ofensywną wisi nad Sigą z Gdynia. Gdy ta strata piłki doszła do skutku, to swoje zadanie musi robić się wykonać defensywa Lowlander z Białystok. A jak wiemy, zatrzymywanie czempiona roku 2014 nie jest łatwe. Brown na prawą stronę, podanie niezłapane, niekompletne, kończą swoją serię ofensywną. Sigą z Gdynia na boisku pojawia się informacja Lowlander z Białystok. I to oni rozpoczną teraz od pierwszej próby 10 jardów do przejścia na 35 jardzie własnej połowy. Ah!
Trzecia próba, 10 ja.
równe przejścia. Zastosować skills jednak pewnie się wyrabi na boisku. Formacja ofensywna nie ustawiła się na sekundę przed rozpoczęciem akcji. Bycia to spadę, ale przegrywa. I tak jak Państwo słyszeli, formacja ofensywna musi na sekundę przed akcją ustawić się. Czyli zastosować taką zachowankę, triplet tak zwany, czyli to jest ten cały zestaw niekonwencjonalnych zagrywek, jakie tylko urodzą się w głowach koordynatorów ofensywnych. No i tutaj jednak sędziowie nie zgodzili się, by takie coś miało miejsce na boisku. Zbliżył amerykański rozgrywający swoją formację ataku do zdobycia. Kolejne zostały 4 kół, już tylko 3 jardy. Chińskim rozgrywającym Damian Wesołowski, którego nazwisko już nie raz padło z moich ust w tym spotkaniu, doprowadza do zakończenia czwartej próby z rezultatem nieskutecznym dla Seagulls i wyprowadza swoją ofensywę na boisko. Pierwsza próba 10 działań. Zostało 5 minut 24 sekundy. 5-4. Do zakończenia trzeciej kwarty 5 minut 24 sekundy, a na 41 jardzie od pierwszej próby rozpoczynają Rolandę z Białystą. Zdobyte 6 jardów. Także 4 jardy do zdobycia. Drugi dwa jednak. Sędziowie właśnie nie mogą się od razu zdecydować, gdzie chcą się ustawić. Także jednak, co powiedziałem, 7 jardów do zdobycia. Drugi dwie. A teraz Pani Sędziowski jeszcze przed wznowieniem akcji, tutaj widzimy też frustrację Aleksandra Alena w kierunku jednego ze swoich ofensywnych dniowych, ponieważ to false start. False start, numer 50. 5 jardów prawy, a tak druga próba. O, mówię, co tylko 5 jardów ofensywę Lowlandes i to, co zdobyli przed chwilą Harris i Allen, zostaje zatem wygrany falstar. Także druga próba, 13 jardów, Harris rozpędza się. Harris dalej na dole, pierwsza próba, piłka wybita z rąk Harrisa. Ale tu i tak jest zakończone pierwszą próbą zdobytą przez Lowlandes. Drużyna gości znajduje się już na
35 jardzie połowy przeciwnika. Dalej walczą o wyrównanie w tym spotkaniu. Lolany zdrowy są. Harris jeszcze raz aktywuje. Na straży Arkadiusz Cieślo oraz Michał Bergacz. I Arkadiusz Cieślo, który był do tej pory nieobecny, można powiedzieć. Pierwszy dwóch kwartach spotkania teraz wysuwa się. Harris, albo swoje podanie złapane, Zubrycki doprowadza piłkę na 30 yard. Będziemy mieli trzecią próbę do przejścia na około 6 yardów. Dobrze pokrył Tomasza Zubryckiego Dawid Magrea, powodując, prowadząc go syna Rolandes do czwartej próby, w której mają 26 jardów i po raz pierwszy czwartej próbie. Decyduje się na przejście do Arkadów. Harris z środkiem boiska. Bez szans. Starczy. Dawid Karpowski. Ofensywa zatrzymana bez punktu. Pojawia się za to formacja ataku Seagulls naprzeciwko nim. Defensywa Lolandes. No i mamy coraz bardziej defensywne spotkanie. Widzimy ani jedna, ani druga ekipa nie jest w stanie sforsować defensywy prezentowanej przez swojego przeciwnika. Na 40 yardzie własnej połowy znajduje się formacja drużyny gospodarzy. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Zatrzymywał running backa, który zahaczył o NFL w
barwa legendarnych Green Bay Packers. Rozegrał dwa spotkania przesyzonowe Angelo Pease. A tymczasem druga próba, pięcia punktów przejścia. Brown przy piłce, szuka podania Nika Brown. Znów rozpoczyna taniec z Stephensonami. Nika Brown zatrzymany przez Tomasza Żukowskiego. I będziemy mieli trzecią próbę do przejścia, 2 yardy. Stara się zwrócić uwagę sędziemu, żeby w nieprzepisowy sposób zatrzymywany przez jednego z gdyńskich zawodników. Oczywiście to wszystko za sprawą emocji, jakimi powodują, jakie rosną w obłych dwach. Wiadomo, że czas wyglądanie płynie, a przygrywają 7-14. Dalej w ofensywie Zgłoskina. Pierwsza próba 10 lat poprzedniego. Oni są dalej. Są już poszło Niko, Sebastian, Krzysztofek. Zdobyte w tej akcji 5 yardów przez Krzysztofka. Jeżeli ta zagrywka, ta dobrze wydana zagrywka zostanie powtórzona jeszcze raz przez gdyńską drużynę, to będzie kolejna pierwsza próba i coraz bliżej pola futbolowego będą znajdować się zawodnicy drużyny gospodarzy, jak na razie druga próba pięcia do przejścia. Brown przy piłce, podaje na... Na 21-7 będą stali. Zgodnie z tym, jak to jeszcze nie jest. Na 21-7